Siema byki, z tej strony Rogalik. Ostatnimi czasy w plikach gry Fortnite mamy wiele przecieków. Ja o nowej pustynnej mapie mówiłem już jakiś czas temu, natomiast wszystko potwierdziło się z dniem dzisiejszym. Pewien użytkownik Reddita, który nazywa się Fortnite Leakage bodajże, zauważył, że w plikach mapy zmieniło się bardzo wiele rzeczy. Zostały dodane linie konu oznajmiające nam o pojawieniu się dzikiego zachodu w grze. Nowe przedmioty, skiny, wózki, szkielety i różne czynniki nam to potwierdzają. W plikach gry praktycznie pewnie jest to, że rakieta, uderzając w odpowiednie miejsce na mapie, będzie zdolna do wytworzenia nowego biomu o nazwie Wild West, czyli Dziki Zachód. Prawdopodobne jest również to, że zasoby ratowania świata zostaną wykorzystywane i wprowadzone do Battle Royale, a wówczas mapa będzie wyglądała w ten sposób. I podziwiajcie, bo jest ona naprawdę kozacka. Z wycieku plików dowiedzieliśmy się również, że na mapie pojawią się obiekty z przeszłości, które świadczą o tym, że świat Fortnite zostanie wycofany o kilka epok wstecz, co może być moim zdaniem troszeczkę złudne. Do końca jeszcze nawet osoby, które grzebią w plikach gry, nie wiedzą, jak skończy się sezon 4 i zacznie sezon 5, ale z resztek, które mamy, możemy coś już sobie wyspekulować. Jednak jednym z najważniejszych wycieków jest to, że nowa mapa Fortnite jest testowana, co widać na tym screenie, i prawdopodobnie zobaczymy ją od razu w sezonie 5 w Fortnite Battle Royale. A korzystając z chwili uwagi, chciałem powiedzieć wam, że mamy dzisiaj konkurs na 1000 fodolców. Wystarczy zostawić łapę w górę, suba i napisać komentarz, która z teorii najbardziej ci się podoba. No i wystarczy w sumie tyle. Przy okazji odcinka warto wrócić jeszcze do placu zabaw, który został nam odebrany tak szybko, jak został nam wprowadzony. Z wycieku plików gry również dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie do placu zabaw zostaną dodane całkowicie nowe rzeczy, nowe tryby, takie jak nieskończone loty jetpackami czy nieskończone ładunki wybuchowe, co spowoduje naprawdę wzrost popularności tego trybu, a jest on już tak mega popularny. Swoją drogą, plac zabaw został wycofany dlatego, że w jednym momencie zostało odpalone tyle serwerów Fortnite jak nigdy. Serwery Fortnite na PC nie były na to przygotowane i został on wycofany, ale prawdopodobnie już dnia tego, który oglądacie ten materiał, plac zabaw został wam przywrócony. I możecie się bez problemu bawić, używając nieskończonych materiałów, nieskończonej amunicji i bawić się ze swoimi przyjaciółmi w Fortnite, co jest dla mnie naprawdę mega spoko. Co do kolejnych rzeczy, które na pewno wiemy o zakończeniu sezonu 4. Na pewno w sezonie 4 finałowa walka będzie odbywać się pomiędzy jedną stroną a drugą, dobro i zło, natomiast będzie to troszeczkę inaczej, jak się spodziewaliśmy. Będziemy musieli odeskortować Lewiatana. W trybie tym nie będzie można budować, ale będzie można po prostu bronić swojego potwora, dzięki czemu strona, która przeprowadzi swojego potwora na swoją stronę bardzo dobrze, będzie mogła wygrać taką grę. Co myślę, że jest spoko, ponieważ taką wojnę dobra ze złem możemy zasymulować właśnie w Fortnite. Oprócz tego dostaliśmy również nazwy wszystkich skinów, które zostały wprowadzone do gry, wszystkich lotni, emotek i wszystkich innych rzeczy, które po prostu zostały wycieknięte w ostatnim update'cie do Fortnite Battle Royale. To wszystko pewnie wyświetla wam się gdzieś tutaj na ekranie. Mamy jeszcze jedną nierozwiązaną, tajemniczą rzecz, która została odnaleziona w plikach gry. Mianowicie jest to dźwięk monety, która po prostu się obraca, jest zbierana i tak dalej, i tak dalej. Odkrył to również Fortnite Leak na swoim kanale na Twitterze. Także myślę, że warto je śledzić. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym dźwięku i do czego on może na przykład służyć. Ja ze swojej strony dodam tylko tyle, że Epic Games cały czas zaskakuje mnie nowymi update'ami do Fortnite Battle Royale, a jest to naprawdę niesamowicie ciekawe. Sam rozwój fabuły oraz wszystkich innych rzeczy, które zostają dodane, są naprawdę mega spoko. I chciałbym, aby było tak dalej. Epic Games, naprawdę wielkie propsy. Dajcie znać w komentarzu, czy wam również update'y wam się podobają, bo to zdanie jest dla mnie ważne. Na wszystkie komentarze postaram wam się odpisać, a ja już na dzisiaj będę kończył. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał i że zostawicie łapę w górę, komentarz oraz suba, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Bang!